Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny poranek, kolejny moment do zatrzymania, kolejny moment do refleksji. Dla nas to ważny dzień, dlatego że większość katolików sobotę przeżywa szczególnie pod opieką Najświętszej Maryi Panny, która jest jedną z najlepszych wstawienniczek pośród świętych błogosławionych, pośród aniołów, gwiazda obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, jak czytamy o niej w Apokalipsie. Zanim zatem wejdziemy w to słowo, które dzisiaj nas poprowadzi, idziemy do jej Syna, idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przed którym stajemy i którego prosimy o światło na nasze życie, Ty, który pokazałeś drogę wymagań dla tych, których powołujesz do całkowitej miłości oblubieńczej w bezżeństwie. Pokazuj nam te fragmenty, które wielu odrzuca jako znak Twojej miłości wobec człowieka, bo nad tym chcemy dzisiaj się zatrzymać w naszym rozważaniu. A niech towarzyszy nam dzisiaj święty Maksymilian Maria Kolbe, mój ulubiony święty, który napisał tak: w Bogu umocniony niczego i nikogo nie będziesz się bał. Celem Twoim jest tylko Bóg. Bóg chce, by dusze pokorne, kochające Go i skądinąd modlące się dobrocią i potęgą Bożą rządziły światem, zbawiały i uświęcały dusze i Królestwo Miłości Bożej w nich rozpalały. Działaj w nas, Panie Jezu, i niech Twoje Słowo nas prowadzi do odkrywania Twoich tajemnic, a potem, by te tajemnice w swoim życiu przeżywając stosować. Przyjdź, Panie Jezu. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Drodzy moi, to słowo dzisiejsze może nieco szokować, ponieważ Pan Jezus w całej tej Ewangelii dzisiejszej pokazuje wartość dobrowolnego bezżeństwa. Pokazuje wartość, krótko mówiąc, tego, co nazwaliśmy celibatem. I mówię to z taką całą miłością wobec wszystkich, którzy zarzucają nam, księżom, że oto nie słuchamy Pana Jezusa. Jak można bardziej słuchać Pana Jezusa, jeśli chodzi o wypełnianie Jego woli w kontekście całkowitego oddania w bezżeństwie? Kiedy On sam o tych sprawach mówi. To nie jest tylko ten moment Ewangelii, który dzisiaj przeczytaliśmy, kiedy toczy się spór i chodzi o to, co będzie po zmartwychwstaniu i jak będzie wyglądało życie człowieka. Pan Jezus bowiem o bezżenności wypowiada się także w innym kontekście, kiedy mówi, że są tacy, których ludzie takimi uczynili, są tacy, którzy się takimi urodzili, jako bezżenni, zostając bezżennymi, i są tacy, którzy dla Królestwa Niebieskiego wybrali tę drogę. I jak ktoś staje przede mną i próbuje mi wmówić to, że oto mnie coś nakazano, to myślę sobie, albo jest niepoważny, albo został tak zmanipulowany, że jedyny powód, który ma do takiego myślenia, to jest powód wynikający z tego, że ktoś dał mu taką, a nie inną narrację. Naprawdę z miłości do Jezusa można iść tą drogą w całkowitym, dobrowolnym bezżeństwie, który Kościół nazywa celibatem. To jest bardzo ważne. Po co to pokazuje? Dlatego, że wiele denominacji, znowu tu jest dla mnie ogromny smutek, przyznam się przed Wami, wiele denominacji chrześcijańskich wyrzuca ten fragment. I kiedy czasem gdzieś na ewangelizacji spotykam, ewangelizując wobec mnie brata protestanta, który mówi: no ale gdzie jest napisane w Piśmie Świętym o celibacie? To sobie w duchu myślę: naprawdę nie czytałeś tych fragmentów?
I przychodzi mi smutek, że ktoś nawet dokonuje czegoś tak potwornego jak fałszowanie Ewangelii, kiedy drukuje na przykład ulotki, w których mowa jest o tym, że oto nie ma czegoś takiego w Piśmie Świętym jak celibat. Jest. I ten dzisiejszy fragment doskonale o tym mówi. Ale nie chodzi mi tylko dzisiaj o ten fragment, tylko w ogóle o, słuchajcie, cały problem, który dzisiaj jest dość istotny, to jest problem wyciągania z kontekstu pewnych wypowiedzi. Ja to widzę szczególnie, jeśli chodzi o życie papieża Franciszka. I to, co jest ciekawe, że z dwóch stron papież dostaje, można powiedzieć w cudzysłowie, obrywa. Dlaczego? No bo, wybaczcie mi, drodzy lewacy, bo tak chcę do was powiedzieć, nie jest to uczciwe, jeśli papież Franciszek mówi tekst i z tego tekstu wyrywa się jedno zdanie i to zdanie się celebruje, pokazując, jaki ten papież jest postępowy, usuwając całą treść jego dalszej wypowiedzi. O co mi chodzi? Na przykład papież Franciszek mówi o szacunku, godności każdej osoby, o tym, że każdy człowiek ma wartość jako człowiek. A więc bez względu na denominację, bez względu na to, gdzie się urodził, a nawet bez względu na to, jaką ma orientację, jest człowiekiem. Umarł za niego Jezus. Ale w tej samej wypowiedzi, czy w kolejnej wypowiedzi, papież Franciszek pokazuje, że dla chrześcijan, chociażby w kontekście tej ostatniej sprawy dotyczącej orientacji seksualnej, Kościół pokazuje wobec osób homoseksualnych wstrzemięźliwość jako drogę uświęcenia. Czyli mówi o tym, że fragment o współżyciu mężczyzn nie może być wyrzucony na margines, dlatego że Kościół przyjmuje całe objawienie, nie tylko to, co jest łatwe. I co się dzieje wtedy? No te media, bardzo często media liberalne, nie pokazują drugiej części wypowiedzi papieża i papież jawi się jako ten, który tak naprawdę promuje LGBT. To jest straszne. I jest też druga rzeczywistość, druga strona medalu, chociażby w tym problemie. No niestety zauważyłem to także w mediach konserwatywnych, że te media konserwatywne także nie sprawdzają tego, co mówi papież i bardzo często opierają się na jakiejś zdawkowej wypowiedzi. Albo jeszcze lepiej, na interpretacji czegoś, co tak naprawdę niewiele ma wspólnego z faktami. Więc dzisiaj rzeczywiście coraz bardziej cenione jest rzetelne dziennikarstwo. I to rzetelne dziennikarstwo, ono będzie pokonywało wszystko. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie chcą być okłamywani, nie chcą być manipulowani. Zobaczcie, te manipulacje, które dokonywały się przez całe lata, z prawej lub lewej strony doprowadziły, że wiele kanałów telewizyjnych dzisiaj jest wyłączanych dlatego, że nie ma rzetelnego przedstawiania problemu. Po prostu albo jedna, albo druga strona ciągnie, krótko mówiąc, wobec tego, co chce przekazać w swoim kontekście, w swojej perspektywie. To jest straszne, że dzisiaj ludzie nie dbają o to, żeby były to faktycznie prawdziwe informacje, ale by tymi informacjami, zarzucając człowieka, doprowadzić do tego, by jego myślenie było bardzo wąskie. By nie miał on oglądów sprawy, którymi się zajmuje. I tutaj chociażby prosta sytuacja z ubiegłego tygodnia. Dowiedziałem się o niej wczoraj, ponieważ nie miałem możliwości śledzenia prasy. Natomiast te informacje dotyczące publikacji na przykład na mój temat, one do mnie i tak spływają po czasie. Do niektórych się odnoszę, do niektórych się nie odnoszę, dlatego że to zależy od sytuacji, w której aktualnie jestem i od zajęć, które mam. Czasami trzeba wstać nawet o 4 rano, żeby się zmierzyć z tym całym dniem, który ma na tyle dużo zajęć. No i w ubiegłym tygodniu, drodzy moi, portal Onet wyprodukował taki artykuł dotyczący tatuaży. Cytując już w tytule, że oto watykański dziennik, nie podając w tytule jaki to dziennik, mówi, że tatuaże i robienie tatuaży to nie grzech.
I dalej, kiedy nawet cytuję L'Osservatore Romano, to okazuje się, że tytuł jest wymyślony na podstawie tego, co ewentualnie w tym dzienniku można znaleźć, co jest bardziej otwartą kwestią. No i co z tego artykułu wychodzi? Ano wychodzi, że ksiądz Piotr Glas i ksiądz Rafał Jarosiewicz są w opozycji do papieża Franciszka. No halo. Ktoś, kto czyta taki artykuł, myśli sobie, no to zaraz, to ci księża są przeciwni papieżowi Franciszkowi, to ci księża papieża Franciszka nie słuchają, odrzucają. Tak wychodzi z tego artykułu. Nie będę tutaj odpowiadał za księdza Piotra Glasa, bo myślę, że on sam stosowny filmik do tego nagra. Natomiast mówię za siebie. W kontekście filmiku, który został użyty, a który podepniemy pod tym naszym dzisiejszym rozważaniem na naszej stronie, krótko mówiąc, pod tym materiałem. Ja miałem doświadczenie w swoim życiu wielu par, które przychodziły do mnie i prosiły o modlitwę. I powód był bardzo prosty. Proszę księdza, 10-15 lat staramy się o poczęcie i z punktu medycznego wszystko jest w porządku, a my nie możemy zajść w ciążę, nie możemy począć. Kiedy słuchałem nauczania ojca doktora Jamesa Maniakala, to pomyślałem sobie, że spróbuję. Kiedy pierwszy raz przyjechał do nas do Koszalina w 2011 roku, opowiedział historię o tatuażach i też ją podepniemy, żebyście mieli, oczywiście akurat ta historia nie jest z Koszalina, ale także była tutaj opowiadana w Koszalinie, z tym, że jest na internecie jako dokument. Opowiadał o sytuacji związanej z tatuażami i skutkach duchowych tatuaży. I stwierdziłem, co mi zależy? Przecież mogę się modlić, jeżeli faktycznie tatuaże mają skutki duchowe, to co mi zależy jako kapłanowi, żeby mocą kapłaństwa Jezusa Chrystusa przecinać skutki tych tatuaży. To znaczy powodować to, żeby te tatuaże, jeżeli mówimy, że w jakiś sposób duchowe działanie, że działanie złego ducha może wpływać na człowieka, może wiązać kwestie poczęcia, to dlaczego mam tego nie spróbować? Wiecie, kiedy pod wpływem nauczania ojca doktora Jamesa Maniakala zacząłem to robić, to zacząłem doświadczać skutków, że wiele par, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, natomiast chcę powiedzieć bardzo jasno, większość par, nad którymi się modliłem, zaczęła mi przysyłać SMS-y, filmiki. Jeden nawet przypomniał mi się, że mam w telefonie z Norwegii, pozdrawiam tę parę, które to pary zaszły w ciążę po prostej modlitwie uwolnienia od duchowych skutków tatuażu. Oczywiście porównałem to z tym, co mówi episkopat. Episkopat, cytując na swoich stronach rytuał egzorcysty, mówi, że zły duch może działać na ludzi, miejsca i rzeczy. I może mieć bardzo realny wpływ także na płodność. Więc w żadnej opozycji do papieża nagrałem prośbę, filmik. Wiecie, jaki był hejt na moją osobę? Zresztą dzisiaj, jak popatrzycie na te filmiki, to zobaczycie, że tam jest więcej kciuków w dół, no bo jak Jarosiewicz mógł się odnieść do tego, że tatuaże mogą być złe? Jak? Albo pomysły na mnie, o, nowa metoda na antykoncepcję. Ksiądz Polski znalazł nową metodę na antykoncepcję. Albo jeszcze inne teksty, które niektórzy publikowali, wyśmiewając mnie. Mam 10 tatuaży i mam 6 dzieci. No przecież nie o tym mówię. To albo ktoś słucha bez zrozumienia, albo ktoś chce uderzyć. No ale tego już nie zmienię. Ja stoję dalej na stanowisku, o którym wam powiedziałem. Z miłością. Nie zmieniam sprawy dotyczącej modlitwy o uwolnienie wobec skutków duchowych tatuaży, jeżeli one rzeczywiście w danej sytuacji takie skutki wywierają, mając swoje doświadczenie, ale nie jest to przeciwstawne do tego, co mówi papież Franciszek. Dlaczego? Dlatego, że w tym artykule został zmanipulowany papież Franciszek, w mojej ocenie. Oczywiście możecie powiedzieć, że można to różnie interpretować, ale jeżeli chcemy interpretować to profesjonalnie, to znaczy interpretować to bez narzucania narracji, to przeczytam wam za chwilę fragment z Aletei tym razem, który pokazuje, że wcale nie oznacza to, że papież Franciszek popiera tatuaże. To znaczy, że mówi tatuujcie się. I jest dla mnie co najmniej niezrozumiałe, jeżeli ktoś
nacina swoje ciało, bo dla mnie to jest większy problem w tym, że nie zachowuje piątego przykazania, nie zabijaj. Ale w tym filmiku do tego się nie będę odnosił, bo to jest zupełnie inny problem. Posłuchajcie, żeby nie być gołosłownym, co powiedział papież Franciszek o tatuażach. Pytany o znaczenie tatuaży, Ojciec Święty stwierdził, że wskazują one na naszą tożsamość. Czego szukasz? Do czego należysz? Zachęcił, by się ich nie lękać, ale też nie przesadzać. No i teraz ktoś powie, no papież Franciszek nic tutaj w tym tekście nie mówi o tym, że tatuaże, że należy tatuować ciało. Oczywiście, że tak, natomiast chcę powiedzieć wprost, że wiele portali, wiele nawet grup osób taki wniosek wyciąga z tego fragmentu. Więc jeszcze raz przeczytam. Papież Franciszek, pytany o znaczenie tatuaży, stwierdził, że, cytat, wskazują one na naszą tożsamość, / czego szukasz, do czego należysz. Zachęciłby się ich nie lękać, ale też nie przesadzać. I ten tekst można interpretować w bardzo różny sposób. Więc teraz zobaczcie, jakiej manipulacji dopuścił się portal Onet. Jest to dla mnie przykre, bo to jest poważny portal, na którym buduję bardzo wiele swoje opinie. Natomiast dodatkowo pisząc w tytule kwestię, że tatuaże nie są grzechem, i nie podając cytatu, a wkładając ten cytat w usta jakiegoś dziennika bliżej nieokreślonego, no to mamy do czynienia z jawną manipulacją i, krótko mówiąc, z nastawianiem nas, księży, wobec papieża Franciszka w opozycji i odwrotnie. Nastawianie ludzi wobec nas, księży, w opozycji do papieża Franciszka, że teraz papież jest zły, bo zachęca do tatuowania ciała. No ludzie. Jednego tylko aspektu w tym filmiku dotykam. Wyliczyłem ich, słuchajcie, 10, więc jeżeli Pan Bóg pozwoli, to pokażę Wam w kolejnych filmikach inne odniesienie. Nie mówię, że od razu każdego dnia po kolei, bo wiem, że i tak burzę wywoła ten mój komentarz. Natomiast ja wiem jedno. Skutki duchowe najróżniejszych rzeczy istnieją potworne wobec wchodzenia w rzeczy, które mają kontakt z diabłem. I człowiek, który w tych sprawach nie siedzi, tak powiedzmy sobie wprost, to będzie to wyśmiewał. W tym artykule oberwało mi się także za palenie książek, które ludzie przynieśli, bo chcieli wyzbyć się wszystkich rzeczy, które prowadzą ich do zła. No i oczywiście redakcja nie omieszkała w tymże artykule Onetu powiedzieć, to jest ten ksiądz, który palił książki. Tak, ja je utylizuję dalej, tylko nie w taki sposób, żeby, krótko mówiąc, nie robiło to takiego zamętu, takiego fermentu, dlatego że zło jest złem. Jeżeli ludzie wyrzucają ze swoich domów rzeczy, które prowadzą ich do zła, to ja się bardzo cieszę. Błogosławię Was, a tym wszystkim parom, które nie mogą mieć dzieci, niech to błogosławieństwo przyniesie skutki duchowe i niech otwiera ich łona na poczęcie. Niech to będzie błogosławieństwo w mocy imienia Jezus. I jeżeli gdziekolwiek skutki tatuaży trzymają ich w niemocy poczęcia życia, to niech będzie to rozwiązanie na przyjęcie nowego życia. A Wy ten filmik podajcie dalej i zalajkujcie. I zapraszam oczywiście do tego, żeby popatrzeć w ten opis. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia jutro.